Chyba nie przemyślałam pewnej rzeczy, robiąc te cynamonki, że jednak mogłam zostawić tej dużej. Chociaż tej dużej one się po prostu przewracały, ależ trudno. Na przyszłość będę wiedziała. Wczoraj było pięknie słonecznie, a dzisiaj, jak widzicie, no niestety pada deszcz. Robię te cynamonki z przepisu, który przedesłała mi koleżanka, ale to jest przepis obiad dla taty. Tam jeszcze jest taka masa z dyni, ale jakoś tak nie do końca mnie ona przekonuje, więc robię bez tej masy dyniowej i zobaczymy. Za chwilę wyciągam te cynamonki, zostało mi jeszcze właśnie ta glazura, ale no, chyba muszę ją zmniejszyć o połowę. No dobra, słuchajcie, to wyszło właśnie tak. No za małe to naczynko, wiem o tym, już teraz będę wiedziała, bo pierwszy raz to robię w ogóle. Ja nie jestem kuchmistrzem w ogóle kompletnie. No wygląda to nieźle, no zobaczymy jak będzie w smaku. I dupa. Nie wyszły mi te cynamonki, ponieważ w środku są surowe. Także jest dupa. Słuchajcie, ogólnie w przepisie jest tam, że 18 minut, ja trzymam 25. Wiecie co, ten nasz piekarnik niby nie jest jakiś tam stary i w ogóle, ale on zupełnie inaczej piecze niż jest w przepisach i po prostu trzeba trzymać chyba 40 minut, coś co pokazuje, że 20 to chyba trzeba trzymać 40 minut, więc raczej mi to już nie wyjdzie. Wsadziłem z powrotem do piekarnika, ale nie sądzę, że to wyjdzie, więc... No kicha. No dobra, no ale następnym razem, jak będzie mi się chciało, to zrobię to już tak inaczej. No. No i tutaj mamy, słuchajcie, na kluski, ziemniaczki, one sobie teraz będą ociekać. Tu mamy tą glazurę, gary oczywiście, no i tutaj mamy ten, te cynamonki, ale widzicie, tu już się przypiekły, nie wiem, czy to będzie zjadliwe, nie wiem, naprawdę nie wiem, no jestem lekko zasmucona. No dobra, dlatego... To dowodzi temu, że ja się nie nadaję do kuchni. W ogóle wyglądam jak trup w tym świetle. We wtorek idę do fryzjera. Będę miała krótsze włosy, więc się bardzo cieszę, bo już mnie tak denerwują. No i za chwilę idę ogarniać jeszcze jedną rzecz i siadam się do pracy w końcu. Powiem wam, że nie mam weny do tego, bo średnio wiem jak to zrobić i tak...
Słuchajcie, od czwartku coś jest w ogóle nie tak, bo w czwartek po pracy zaczęła mnie okrutnie boleć głowa, ale słuchajcie, to był taki ból, że nie byłam w stanie po prostu funkcjonować. Było mi bardzo niedobrze. Co było najgorsze, to to, że w piątek rano jak wstałam, dalej mnie bardzo mocno bolała głowa. Słuchajcie, ja byłam nafaszerowana tabletkami i w ogóle, wiecie, ciągle mi tak jeździło w brzuchu, jakbym miała mieć biegunkę. No straszne, straszne, bardzo, bardzo źle się czułam. Pod wieczór w piątek było trochę lepiej, ale było dalej tak... Wczoraj stałam i znowu czułam, że mi, wiecie, wszystko w brzuchu tak jeździ. Mówię, Boże święty, mówię, masakra. A wczoraj jeszcze byliśmy w Toruniu, więc ja mówię, ja pierdolę, mówię, jak mnie coś złapie w Toruniu. Katastrofa. Ale wiecie, co mi pomogło? Zjadłam McDonalda. I zrobiło mi się dobrze. To jest bardzo ciekawe, słuchajcie. No a teraz po prostu siedziałam przy tym komputerze i się nawkurzałam, bo nie ogarniam tego. I tak mnie zaczęła boleć głowa, jeszcze zjedliśmy te kluski. Słuchajcie, tak mnie boli głowa. Tu teraz mnie boli lewe oko, bo w czwartek i w piątek bolało mnie prawe, a teraz mnie boli lewe. Ja pierdzielę. SKS, słuchajcie, i zakwasy. Jakie ja mam zakwasy? Ja pierdolę. Muszę chwilę poleżeć, zamknąć oczy, może się prześpię chwilę i biorę się za robotę. Tak, tutaj widzicie klina, ponieważ czeka mnie sprzątanko małe, ale odpaliłam sobie film. Mianowicie... Jamesa Bonda, z Danielem Craigiem. Nie wiem, czy lubicie, czy znacie. Ja bardzo lubię Jamesa Bonda. Oglądałam jako gówniarz i stwierdziłam, że przypomnę sobie, ponieważ bardzo długo nie oglądałam i średnio pamiętam. Ale lubię takie akcyjne filmy. Poza tym piękne widoki, Włochy, cudne Włochy, więc why not? No dobra, słuchajcie, kilkanaście minut, długo mi zajęło, słuchajcie, to rozplątywanie tego. No i to i tak troszeczkę się musi, wiecie, rozprostować. Ale takiej właśnie, taką ściankę będę miała przez najbliższe kilka miesięcy. No myślę, że tak, nie wiem, czy na święta to zostawię, szczerze powiedziawszy. Może i nie zostawię tego na święta, bo tu będzie choinka, więc tak będzie może tłumacz. Ale myślę, że teraz październik i listopad, przynajmniej miesiąc, to jeszcze sobie będzie tutaj wisiało i chcę właśnie tutaj jakieś jeszcze halloweenowe ozdoby, a tam w Lwie odbija się Bond, słuchajcie, druga część, a wiecie co, nie obejrzałam pierwszej części, pominęłam w ogóle, nie wiem dlaczego, ale ominęłam, nieważne, w każdym razie spoko, ja lubię takie klimaty. Trochę pająków, trochę nietoperzy. Tutaj na kwiatku też mi się zalęgły pająki. Słuchajcie, tu jest jeden, tu jakiś się chowa i tam. A kurde, te pająki są niebezpieczne.